No i tak to wygląda. Plaża przy Galerii Biała. Mój pomysł, drugi rok z rzędu. Wiele atrakcji, jak widać. Atrium Galeria Biała. Sekcja ratownictwa medycznego. Zanim przejdziemy do plaży, zobaczcie tutaj to molo, na którym mogłyby występować zespoły. Fotkarnia. Sekcja ratownictwa medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zawsze na imprezach się widzimy? Pewnie, jasne. No, widzicie tutaj sztuczne palemki, piaseczek po deszczu, leżaczki, osłona jest przed cieniem, kosteczka reklamodawcza oranża, jest jeżdżalnia dla dzieci, tarasik tutaj przy futkurcie, można sobie posiedzieć, deski surfingowe, pobawić się w piaseczku, popływać na łódce piaskowej. Jak jest super słońce, można sobie wypocząć. Prawie jak w tropikach w Białymstoku. Na Hawajach można się poczuć zarąbiście. Wejściem przy foodcourtach, czyli tej strefie gastronomicznej i paczkomacie, wejście do kina. I tutaj wiatrołapie, czyli w wejściu można obejrzeć gabloty Federacji Zielonych i poczytać o naszych projektach. Sztuczna wyspa, tereny zielone przy Galerii Białej, biała masa przy elektrociepłowni Białystok. Nasze strony lokalne, informacyjne. Projekt kolei miejskiej, deptak i tak dalej, i tak dalej. A tu są reklamy. Do końca wakacji plaża jest czynna. Będzie w tym roku, w odróżnieniu od tamtego roku, czy właściwie przez epidemię to 2 lata temu, szereg innych imprez. No i tutaj widzicie strefę gastronomiczną. Proszę, tu reklamy. Cały spis tych imprez jest na stronach internetowych galerii, także zapraszamy.